Witam was serdecznie, jestem Dejzowski, a to jest symulator przetrwania, więc jeżeli nie jesteście jakimiś komunistami, wrogami narodu, zostawcie łapkę w górę i może was wpuszczę do mojego schronu. Oczywiście myślę, że gra 60 Seconds jest naprawdę dla mnie, dlatego że kocham tematykę survivalów, prepersów, czyli osób, które przygotowują się całe życie do jakiegoś konfliktu, żeby przetrwać. I my też musimy przetrwać, a przetrwamy tylko i wyłącznie dlatego, że w ciągu 60 sekund uzbieramy niezbędne nam do przeżycia w schronie rzeczy. Znaczy tam w schronie, nie bunkrze. Jesteśmy w Polsce, nie w Niemczech, nie w Anglii, używamy słowa schron. Schron to jest miejsce dla ludzi, dla cywilów, żeby się schronić, a bunkier w Polsce to jest fortyfikacja wojskowa. Zapamiętajcie, proszę. Taka mała ciekawostka. Ja kiedyś się interesowałem na tyle, że kupiłem sobie pakiety MRE, czyli Meal Ready to Eat. Takie pakiety żywnościowe z wojska, żelazne racje żywnościowe, jak to woli. I w jednym z krajów mają kurczaka, taką zupę z kurczaka. I postanowiłem ją zjeść. Zjeść to jest za dużo powiedziane, bo zjadłem tylko kawałek. I... jak wziąłem tego kurczaka do ust, to poczułem, że on już ma chyba chorobę popromienną. A data ukończenia ważności jeszcze ho 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 przeżyłaby Stalina dwa razy. I szczerze wam powiem, moja morale by padło, gdybym musiał takie coś jeść w Polsce. Na szczęście polskie posiłki są w miarę okej. I tak, w Polsce jest mało schronów takich prywatnych. Jest kilka schronów publicznych, których i tak pewnie tylko elita będzie rezydować. W większości bloków do 1960 budowano schrony. Jeżeli taki macie, dajcie mi znać w komentarzach, będę wiedział, do kogo uciekać. U mnie niestety nie ma i taki Little Boy byłby jedynie fajnym ostatnim widokiem w moim życiu, bo najbliższy schron jest 5 km ode mnie, w mojej szkole, gdzie jest parę pięter piwnicy, woda, zbiornik wody destylowanej, bardzo duży pod domem muzyki i tańca. Ogółem tam naprawdę jest dość ciekawa sprawa, bo ten budynek był kiedyś budynkiem po niemieckiej agentury. Zagramy 3 odcinki 60 Seconds. Little Boya, Fatmana, Car Bomby, ok? Więc rozpoczynamy. Mamy 60 sekund na przetrwanie. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli dobry seed na mapie. Modlę się o to. Lecimy. Ok, teraz na chwilę zastopowałem, żeby wam powiedzieć, że teraz mamy 15 sekund na to, żeby mniej więcej się przygotować, zobaczyć gdzie co jest. Myślę, że możemy poodsuwać te rzeczy, bo ja myślę, że wystartujemy zabierając tą czwórkę rzeczy, bo są tutaj od razu 3 butelki picia, które będą bardzo ważne. Następnie skupimy się na 3 minimum jedzeniach, 3 puszkach zupy. Szybciej mógłby to zbierać, naprawdę bym był zadowolony, gdyby to szybciej zbierał. Wrócimy tutaj po córkę i wrócimy od razu po radio. Nie wiem, czy apteczkę będziemy brali ze sobą na start, czy nie będziemy jej brali. Myślę, że tutaj jak jest Timmy, to weźmiemy od razu Timiego, weźmiemy maskę przeciwgazową, weźmiemy sobie butelkę wody i od razu to wszystko schowamy. Jak już tu jesteśmy, to widzę, że jest żonka. Żonka jest, oczywiście zabieramy ze sobą strzelbę dzięki temu, że ona była tak blisko. I bang, zaraz wrócimy sobie po córkę, tylko jeszcze musimy pozbierać trochę jedzenia. Myślę, że 4 puszki jedzenia będą mniej więcej w porządku. Nie wiem, czy tam amunicję bierzemy ze sobą. Amunicji na razie najwyżej nie weźmiemy. Schowamy to wszystko, zabieramy szybko córkę i radio. Córka i radio, tylko że no córka jest potrzebna, bo córka mimo wszystko. Ale radio, radio będzie nam potrzebne, bo kontakt z światem zewnętrznym jest chyba priorytetem. Mamy jeszcze 15 sekund, więc jeszcze jest trochę czasu na zebranie jakichś potrzebnych rzeczy. Jeszcze troszkę wody możemy zabrać. Nie wiem, czy są jakieś leki, czy są karty. Zabieram to, to są karty, więc będzie troszkę wyższe morale naszej ekipy. Niestety już więcej nie zdążymy wziąć, więc to jest pas. Pas, zabieramy tyle, co mamy. Mam nadzieję, że troszkę tego jedzenia i picia jest. Mamy siekierę, mamy strzelbę, mamy radio. Jak widzicie, jedna butelka wody starcza na 4. Na 4 dokładnie, bo 3 pokazuje. Na 4. Na 4 porcje mamy 5 butelek. Mamy 20 porcji wody. Jako, że będziemy dawali im raz na 4 dni wodę, to nam to starczy na naprawdę długo. No, a zależy oczywiście, jak długo będziemy tutaj żyli. Dzień pierwszy zatrzasnęliśmy wejście do schronu w ostatniej sekundzie przed wybuchem. O mały włos. Mamy nadzieję, że nam się uda. Wszyscy żyjemy, jesteśmy razem, więc będzie dobrze. Z tego, co słyszeliśmy, zupy w puszkach to solidna postawa zdrowej diety. Zupa w puszkach, pewnie z przecieru pomidorowego. Pewnie bardziej przypomina papkę, taką w konsystencję przypominającą ryż z sosem, aniżeli zupę. Dlatego, że im więcej wody wy pokarmie, tym większa szansa, że nie przetrwa zbyt długo, jako że ta puszka przetrwa 737 dni, czy 47, nie pamiętam dokładnie, to pewnie jest trochę odwodniona. Póki co w naszym schronie są... Póki w naszym schronie są pewne puszek, będziemy jeść z puszek, będziemy spać na puszkach, a nawet rozmawiać z puszkami. Jest! Niektórzy z nas już to robią. Dzień pierwszy, schizofrenia się zaczęła. W życiu nie widzieliśmy lepiej wyposażonego schronu. Fakt, nigdy nie widzieliśmy innego schronu. Ale czy takikolwiek ma znaczenie? Oczywiście, że ma znaczenie. Nic nikomu nie dajemy. Dobra, mała przestrzeń, amerykański schron w parterowym przedmieściu, pewnie jakiegoś miasta, może nawet Los Santos. Dobra, nie Los Santos, na pewno nie Los Santos. Mamy 4 osób, która jest na razie w stanie perfekcyjnym. To jest dopiero dzień pierwszy.
a co będzie później. Mamy sporo zapasów mimo wszystko. Pamiętamy jezioro, na które często robiliśmy wypady w ostatnich latach. Cudownie byłoby znaleźć się znów na jego brzegu, z dala od tego całego szaleństwa. Popluskać się może, przepłynąć łódką, a nawet jeśli cała okolica zmieniła się w atomowo dolne. Ważne, że mamy jedzenie. To oznacza to, że nie musimy na razie wychodzić, bo teraz pewnie dostaniemy możliwość wychodzenia z bazy. Sami sobie nie poradzimy, umiemy sobie zadać, jednym pod wrażeniem tego, jak dobrze radzi sobie Mary Jane. Dziś ma się dobrze, Tim ma się dobrze, przynajmniej miał 5 minut temu, to z dziecko, więc wiadomo, z dnia na dzień może zmienić się mu całkowicie humor, nawet z minuty na minutę. Wszyscy mają się dobrze, dzień trzeci, zaczynamy od razu. Nie idziemy na wyprawę, myślę, to jest jeszcze zły pomysł. Nie mamy komunikatu, że promieniowanie jest słabe. Ha, zgadnijcie sobie, wygląda na to, że mamy swój własny postapokaliptyczny ogródek. Na jednej ze ścian rosną jakieś grzyby, są wystarczająco duże, żeby przygotować z nich obiad. Nie! Żadne grzyby na obiad. Na pewno nie te, które są na ścianie. Nigdy tego nie róbcie. Pamiętajcie, lekcje biologii, przysposobienia obronnego, to nie są lekcje, na których powinniście zajmować się SMS-ami, tylko pomyślcie czasami, okej? O, mamy środek ten owadobójczy, on się przyda. Mamy maskę, mamy broń i mamy siekierę. Nie mamy mapy, która by się przydała, ale mamy karty, więc sobie pograją w karty w razie czego. I to chyba tyle. Będziemy później musieli iść na jakąś wyprawę w razie czego. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy głodni, są pewne rzeczy, których nigdy nie możemy do ust. Pleśń rozsosała się, to jedna z nich. Ja mam alergię na pleśń i grzyby, więc spokojnie, ja w tej sprawie jestem obeznany wystarczająco. Nie możemy pozwolić, aby Timmy był dłużej spragniony. Możemy pozwolić jeszcze jeden dzień, bo 4 dni bez picia nie powinny być żadnym problemem. Dzień czwarty. Teraz damy każdemu picie. Bo widzicie, oni są jeszcze w normalnym stanie, prawda? To jest czwarty dzień bez picia, a wcześniej mieli normalne życie, także powinni być przygotowani. Więc wszystkim dajemy piciu. Raz, dwa, trzy, cztery, więc 4 dni bez picia. Mamy jeszcze 4 kolejne, czyli wystarczy nam to na 16 dni, ten zapas wody, który obecnie mamy. Powinno być okej, tak myślę. Dzień czwarty, jeszcze nie wyruszamy. Planowaliśmy wycieczkę na wodospad Niagara, bośmy te piękne sprawy. Nie spodziewaliśmy się tego, że własnego wodospadu w schronie. Wiecie co? Radio jest nam potrzebne, wyrzucamy karty obecnie. Radio jest nam potrzebne, jeżeli nam da jakiś wojsko komunikat, tak było w tutorialu powiedziane, tutorial omijamy. Nie! Uratowałem karty zamiast radia. Ale jaja. Przez przypadek kliknąłem kartę, bo chciałem wam pokazać, że karty będziemy musieli zatopić. Dobra, to jest dobre, bo w schronie też popełniamy błędy. Nawet ja popełnię błędy, tak, właśnie teraz to zrobiłem. Dobra, na razie nikt nie ma żadnych problemów. Myślę, że karty powinny być ok na razie. Nic nikomu się nie stanie. Ale wiecie co? Dnia siódmego wyrzucam Teda. Wyrzucam Teda na spotkanie z survivalowym światem. I zazwyczaj jest tak, że jeżeli kogoś wysyłacie na zwiad, to wysyłamy tą samą osobę. Nie wiem, czy w tej grze tak jest, ale tak pomyślcie sobie na logikę. Gdybyśmy za każdym razem mieli z tej czwórki kogoś innego wysłać, to byłoby to nieefektywne. Jeżeli wyślemy dwa razy Teda, to Ted za pierwszym razem będzie wiedział, gdzie nic nie ma i gdzie coś jest, czego jeszcze nie zdążył zabrać. Jeżeli wyślemy Timiego, to on będzie powtarzał te same błędy, które powtarzał Ted. I to jest dość w miarę logiczne. Ledwo co udało nam się zmrużyć oczy po tych wszystkich kłótniach, aby się już nie powtórzyły. W tych warunkach każdy spokojny dzień jest na wagę złota. Dobrze, że Mary miała przyjemny poranek. Timmy jest grzeczny, wszyscy... Dolores marzy o posiłku. Ted twierdzi, że mogłoby być też lepiej. Myślę, że możemy wysłać Teda. Aha, nie wysyłamy nikogo na razie. Mamy dość dużo jedzenia, więc może Dolores dajmy jej możliwość wyjść. Dobra, Ted jest w dobrej formie na ekspedycję. Jest w bardzo dobrej formie, myślę, że Teda wyślemy. To jest dorosły człowiek mimo wszystko. Do naszej grywki potrafi się nieznany mężczyzna. Powiedział, że kiedyś był księgowym, ale teraz walczy o przetrwanie jako handlarz i hazardzista. Zaoferował nam grę w karty o 2 butelki wody. Powinniśmy zagrać. Mamy dużo wody. Wystarczająco na 16 dni, więc nie. Nie gramy. O! Coś tutaj się narysowało. Hazard to paskudny zwyczaj, jaki to przykład dla dzieci. Zapas nam się potrzebny, ale nie będziemy ich zabawiać w taki sposób. Mary Jane zasługuje na odrobinę jedzenia. Mary Jane jedzenie, Timmy jedzenie. Sok dla Timiego. Dolores nie przetrwa bez wody, więc woda. Dzień siódmy powinni dostać trochę wody. Jedyne czego pragnie Ted to kropel wody. Trzy tak, Ted woda, Dolores woda. Mary Jane jedzenie i woda. Dobra, czyli dajmy wszystkim wszystkim taką stałą porcję. On chce tylko pić, ona chce tylko pić i oni chcą jeść i pić. Wiem, że to jest bardzo słabe rozplanowanie tych racji żywnościowych, ale no niestety.
Tak powinno być. Ted jest rzeźki, pełen energii, wysyłamy ich na imprezę jutro. Po tych wszystkich dniach, które tu spędziliśmy, trzeba przyznać, że jesteśmy zbyt czyści i śmierdzimy bardzo. Nie przeszkadzało nam to, dopóki nie zdaliśmy sobie sprawy, że teraz zbiera nam się na wymioty. Czemu wciąż nie możemy się umyć, bo nie mamy mydła? Może z kogoś zrobimy mydło? Nie wiem, co to jest. To chyba nie jest dobry pomysł, żeby tego użyć. Amunicja też chyba nie jest dobrym pomysłem. Użyjmy maski przeciwgazowej. Na razie przynajmniej. Najwyżej Ted pójdzie bez maski na powierzchnię. O, maska została zniszczona nawet, więc może jest w porządku. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Jeżeli uda nam się przetrwać tyle dłużej, brud za uszami nie powinien mieć wielkiego problemu, ale w razie czego zamawiam maskę przeciwgazową. Mary Jane ma się dziś nieźle, oby tak dalej. Timmy, wszystko w porządku, nic nowego, czasem ma lepszą. Najlepszą równą jest brak nowin, oczywiście. Ted jest głodny, dobra, Tedowi damy jedzenie, bo on teraz wyrusza na wyprawę. Więc lecisz, Ted, wierzymy w ciebie, Ted. A teraz mamy 3 osoby do wyżywienia, więc racje żywnościowe są o 1/4 bardziej lepiej rozplanowane w tym momencie. Nikomu nic nie dajemy, Tim jest bardzo dzielny, będę go stać w okoliczności. Dzień jak co dzień, Ted wyszedł na powierzchnię. Racjonujemy zapasy, nic nikomu nie dajemy, nie ma żadnego sensu. Wejdź na pełne założenie naszej własnej bunkrowej grupy teatralnej. Bunkrowej, tak, pewnie macie jeszcze stanowisko strzeleckie, prawda? Wiecie co, pewnie w komentarzach wybuchnie jakaś burza polonistyczna, więc wam tłumaczę. Schron w języku polskim pojawiało się w okresie międzywojennym, kiedy tak naprawdę budowanie fortyfikacji było tajne i wiedziało o nim tylko wojsko. I schron to było słowo polskie, prawda? Bunkier to jest słowo nie niemieckie, nie angielskie, to jest z innego kraju ono pochodzi. Teraz właśnie myślę, czy Szkocja, czy inny nasz kraj. Teraz nie pamiętam, nie chcę was zmylić, ale schron po prostu w Polsce był w międzywojnym traktowany jako fortyfikacje wojskowe, dzisiaj jest jako schron dla ludności cywilnej, okej? Okay? Więc lecimy. Dzień 10. Ciekawe, ile wytrwamy tak na oko mniej więcej. Dzień 10 może być zabawnie. Mam nadzieję, że uda nam się wytrwać wystarczającą ilość dni. Wydawało nam się, że gra w ciszę to wspaniały pomysł. Cisza jednak była tak irytująca, że szybko przestaliśmy grać. Mary Jane prosi, abyśmy znaleźli jej coś do picia. Może czas by się wszyscy czegoś napili, tak? Dzień 10. Piliście w dniu 7, czyli dzień 11 dla was będzie jedzenie. Zmutowane gryzony atakują nasze zapasy. Nie jesteśmy pewni, czy to szczury, wściekłe króliki, czy tylko zmutowane chomiki. Każda z tych opcji jest całkiem złowroga, więc zabijemy je siekierą. Myślę, że najgorszy moment dla mnie, taki, który by całkowicie mnie zniszczył, byłby taki, w którym bym musiał zabić własnego psa, żeby przeżyć. Psy są naprawdę, naprawdę pomocne w czasach apokalipsy. Pies jest takim psychicznym bodźcem, który działa na przykład na potencjalnego scavengera, który by chciał nas zaatakować. Wiadomo, pies może na początku wydawać się, że on jest miły, prawda? Ja pomagałem tacie, kiedy on miał swoje psy w policji, bo pracuje jako saper w policji do wykrywania materiałów wybuchowych i miał też psa obronnego. I ja bawiłem się z tym psem, wiecie, takim specjalnym skafandrze. I powiem wam, że one gryzą mocno i to jest, jak zobaczycie, pysk owczarka niemieckiego w pełnej krasie. To żaden pistolet tak nie działa na człowieka jak właśnie pies, więc to byłoby najgorsze, gdy musiał zjeść własnego psa. Ale pewnie bym musiał to zrobić kiedyś, jeżeli by coś takiego się stało. Nasze puszki są bezpieczne, nieszczęście dla tego kudłatego mutanta. Chyba wciąż jesteśmy u szczytu łańcucha pokarmowego. No trudno byśmy nie byli ze siekierą. Damy im to picie teraz. Dzień dłużej to dzień możliwy o życie. Będziemy się... Dobra, nie mamy radia, więc nikt nam nie pomoże na razie. Przez moją głupotę nie mamy radia. Zazwyczaj możemy podjąć jakąś decyzję, która jest zła, więc nie martwmy się. Niszczy panie Scout, Team radzi sobie dobrze w każdej sytuacji, dzisiaj jest nawet w dobrym nastroju. Wow! Marzę o porządnym posiłku. Nie dostaniesz dzisiaj posiłku, dostaniesz go jutro. Wszyscy dostaną razem posiłek. O to mi chodzi, żeby wszyscy razem mieli ten posiłek mniej więcej. Widzicie, na razie sobie radzą w miarę. Sami sobie prawdziwie mówimy sobie się zadać, Mary Jane zasługuje na drobinę jedzenia, serio, ty mi coś powinien zjeść. Dole zjadł już spory kawał czasu, wiecie co? Ona tylko zje dzisiaj. Im dłużej wytrwamy, w takim bunkrze każdy nowy zapach wyczuwany jest mentalnie. Naszych czulnych nosów nic nie ominie, tak więc gdy ze ściany obluzowała się jedna cegła, otwierając niewielki otwór, natychmiast wyczuliśmy dochodzący z niego okropny odór. Pójdźmy zerknąć, co kryje się za tą cegłą i znaleźć źródło jego niechcianego aromatu. Nie! Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, patrzeć co to jest za aromat. Zresztą bunkier z cegieł to jest mądre w ogóle? Ma taki sens? To jest beton. Żel beton powinien być, a nie jakieś cegły. To kamienica byłaby dla nas bunkrem albo jakimś schronem. Myślę, że im mniej zaoglądamy, tym lepiej. Mary Jane zasługuje na drobne jedzenia. Serio, trzeba mieć gdzieś wodę. Mary Jane, dobra, Mary Jane damy jedzenie, Timmy coś damy jedzenie i Dolores damy nic. Dolores nic nie dostanie.
Czyli oni zasługują na jedzenie, tak? A następny raz damy im jedzenie, picie. Mary Jane zasługuje na damy jedzenia. Dobra, picie Mary Jane by chciała, Timmy... Chciałby coś zjeść. Spokojnie. To się uda. Alarm! Przed stroną zgromadził się gang strażaków. To znaczy ubrani są jak strażacy, dobijają się do drzwi, żądają wydania całych naszych zapasów, którą, że jeśli nie podporządkujemy się, to wykurzą z nas ogniem. Wygląda na to, że obowiązki strażaków poległy zmianom. Użyjemy pistoletu bez amunicji. Zobaczymy, co to tam da. Wesley chyba. Albo Ted wszedł. Dobra, mamy zapasy! Jest amunicja! Brawo, Ted! Jesteś zajebisty! Zobaczcie, co nam przyniósł. Ten baniak nam starczy na tyle dni, że jesteśmy już bezpieczni. Ted, już nie musisz wychodzić. Jestem się naprawdę dumny. Jesteś zdrowy, nie jesteś chory, jest pięknie. Mamy krowę. O, Mandzio, zobacz, to jesteś ty. To jesteś ty, kiedy przetrwasz tej grze. Wziąłeś, nagrywałeś, to jesteś ty. Dwugłowa krowa. Oczywiście bez obrazu dla nikogo, nie? Szanujemy się, tylko teraz zobaczyłem to w ramach emocji. Zobaczyłem te cztery puszki nowe, baniak wody. Pięknie. To jest przetrwańcem, kto przetrwa, komu zostawiacie łapkę, kto ma przetrwać? Mi oczywiście. Wystarczyło kilka strzałów, aby to towarzystwo się rozpierzchło. Coś jednak się stanie, następnym razem zabraknie amunicji lub zostanie zatnięcie karabin. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo naszą ostatnią linią obrony mogą być wówczas noże i widelce. Ted powrócił ze swojej wyprawy na powierzchnię cały i zdrowy. Port znajduje się spory kawał drogi od naszego domu, ale widzieliśmy, że w pobliżu wciąż stoi magazyn, w którym przed wybuchem przechowano wartościowe przedmioty. Zdecydowaliśmy się zajrzeć do niego. Mądrzy ludzie, zwracam honor. 5 puszek i 4 jedzenia i 1 amunicja. Wiecie co? To był fart. Z tym pistoletem to był fart, całkowity fart, bo dostaliśmy amunicję, kiedy Ted przyszedł i Skip chyba wykrył, że najpierw Ted przyszedł, a później walczyliśmy ze strażakami i mieliśmy amunicję. I jeszcze mamy szachownicę, no to jest po prostu piękne. Dobra, teraz możemy dać każdemu jedzenie i każdemu picie, myślę, bo mamy dużo tego. Oczywiście euforia nie może przyćmić nam tak naprawdę racjonalności, racjonalnego myślenia, bo teraz trochę euforycznie do tego podszedłem i rozdałem każdemu wszystko, bo zapomniałem, kto kiedy co jadł. Ale myślę, że teraz możemy sobie pozwolić, to naprawdę podwyższy morale naszej ekipy. Więc jest okej, wiecie co? Timmy pójdzie na następną wyprawę. Myślę, że to byłby dobry pomysł. 15 dzień, myślę, że byłoby okej. Dobra, teatr, to niech sobie tam robią cokolwiek chcą. My tutaj się zajmiemy przetrwaniem. Miejmy tylko nadzieję, że ktoś po nas kiedyś przyjdzie, bo radia niestety nie mamy. Postawiliśmy pojechać chowanego na już rozkrzesowaną około 10 sekund i to tylko z powodu chwilowej awarii światła. Timmy Mary Jane zasługuje na odrobinę jedzenia? A nie dawaliśmy jej tego jedzenia? Ten jest głodny. Dobra, damy im, bo ja nie pamiętam, czy nie dałem im szpalek? Dobra, dajmy im, miejmy spokój. Timmy, lecisz, mam nadzieję, że ci się uda, Timmy, i zbierzesz nam dla nas coś ciekawego. O Boże, wysyłamy dziecko na naszą... Na świat, w którym gwałcą rabują. Kobiety nie poradziłyby sobie. Ja teraz mówię, jeżeli byłyby dwie osoby, które nie są w ogóle przygotowane. Jest tęgi mężczyzna, no i Dolores. Kobieta, widać, pani domu, prawda? Myślę, że facet tutaj sobie powinien poradzić lepiej niż kobieta. I tutaj feministki, nie, nawet ze mną nie dyskutujcie, bo to nie ma sensu. Nawet wasze argumenty są inwalidą w tym momencie. W tych warunkach każdy spokojnie dzień jest na wagę złota, to już wiemy. Ty mi przyszedł ze schronu na Puskowie. I Ted jest dalej głodny. Czyli dałem komuś jedzenie przez przypadek. Albo teraz mam zaniki pamięci, taka dziura. Dopóki mamy zapasy, możemy się zapomnieć, ale w końcu będziemy musieli się stanowić wyrwać. Dobrze, że byłoby udać się wprost do jakiegoś bezpiecznego miejsca, zamiast spakować się w jeszcze większe... kurde, ten brak radia. Nie mamy jak się skontaktować z wojskiem, bo nie możemy nawet naprawić radia. To jest źle, może jak Timmy wróci, to przyniesie nam jakieś wiadomości. No a, czyli jednak spacery po... To był dobry pomysł, żeby go wysłać, bo miałem... Właśnie nikogo już nie wysyłać więcej. Przecież Ted dopiero dostał jedzenie. Może za często im dajemy jedzenie, wiecie co, musimy ich trochę zahartować. Dolores, woda. Nikomu nie dam wody. Mam nadzieję, że uda nam się to przetrwać w miarę, bo bez tego radia jesteśmy zerem. Tak jak mówiłem, kontakt z wojskiem jest naprawdę przydatny w tym wypadku, ale obecnie tego się nie da. Wiedzę to błogosławieństwo, kolejny dzień bez najświeższych nowych informacji raczej nas nie zabije! Zabije!
Mary Jane coś wciąż mleje, musimy znaleźć coś do picia. Mary Jane picie, Dolores picie, Ted picie. Ale chyba jedzenie też by chciał, tak? Nie, Ted już nie chce nic do picia. Wcześniej chciał picia, ale już nie chce. Więc dajmy im, mamy jeszcze trochę picia. Picia starczy nam na dużo, więc dajmy im. Ogółem mamy zapasy, które są naprawdę świetne. Niełatwo jest zachować spokój w tych warunkach. Mam nadzieję, że zachowamy spokój, bo inaczej przyjdzie nam być niczym dzikie zwierzęta. Prawo dżungli. 20 dni. Dostałem właśnie achievement. Bardzo się cieszę. Ciężko się nie martwić w obliczu takiej sytuacji. Czasami trudno jest nam się pogodzić. Mary Jane i jej humor postępuje bez zmian. Dolores wydaje się zatroskana. I wszyscy są szczęśliwi. Mieliśmy głupie uczucie, że ktoś gapi się nam na plecy. To chyba szczur. Przynajmniej tak wygląda szczur. Wygląda jak szczur. Ciekawe, czy ma dwie głowy. Taki dobrze odżywiony. Musimy się z nim uporać, bo inaczej może uporać się z nami. Wiecie co? Szczur jest spoko do jedzenia, ale może przenosić jakieś choroby. O, wrócił Timmy i jest chory chyba. Timmy jest chory, potrzebujemy apteczki dla niego i Timmy chyba przyniósł picie. Puszki picia przynajmniej. Do domu przyprowadziliśmy ze sobą grupę dziwacznie wyglądających ludzi. Upierali się, że są czarodziejami i proponowali nam różne użyteczne zapasy w zamian za parę osobliwych bibelotów. Jest! Dostaliśmy radio! Pięknie, Timmy dostanie jedzenie za nagrodę. Oni dostaną jedzenia, Timmy napij się, zjedz, bo jesteś chory. I mamy radio, nareszcie możemy coś zrobić. Dobra, na razie nikt się nie nadaje na wyprawę. Nie ma sensu. Wygląda na początku, okazało się, że skaczył sobie rękę po jakimś zabrudzonym kawałku medalu, a rano udawało się skażenie. Samo to nie wyleczy się, musimy opatrzyć te rany. Wow, 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 wow. Mamy wybór. Nie zawsze wybór musimy podjąć, ok? Więc nie podejmujemy go na razie. Najwyżej Timmy umrze. Życie. Nie mamy apteczki, bardzo mi przykro. Dolores, Ted, Timmy. Dobra, trochę musimy z racjami się ogarnąć, bo teraz naprawdę jest trudno ogarnąć to, gdzie jest. Dobra, Dolores, woda i jedzenie. Dajmy im. Ted jest głodny i spragniony. Bardzo, więc nie wiem, dajmy mu to picie. Jak tam Mary Jane? Mary Jane. To i tak dałem wraz do Dolores, ale to i tak na co wychodzi. Jak jest z Timim? Timmy prawdopodobnie tylko jedzenie. Ciekawe, jak długo to zakażenie będzie trwało u niego. Co ja miałem dać? Picie chyba. Dobra, picie mu damy. Mary Jane jest gotowa, by poszukać zapasów. Taki smutek musimy wysłać chyba Dolores. Zobaczymy, może radio nam coś powie ciekawego, może dowiemy się jakiejś nowej rzeczy. Dzień 23. Widzieliśmy, rząd nie upadł i przybędzie na ratunek. Skontaktują się z nami, zobaczymy. Co prawda Teddy specjalnego, Dolores radzi sobie świetnie. I jest okej, w miarę okej. Dobra, to kogo wysyłamy? Oczywiście wysyłamy Dolores. Lecisz, Dolores! Mamy nadzieję, że ci się uda, wrócisz chora i będzie źle. Mamy radio! I coś się jej stało? Co się jej stało? Dolores udała się na powierzchnię. Nie ma nic o Mary Jane? Czemu nie ma nic o Mary Jane? Timmy coś powinien zjeść. No, Timmy powinien coś zjeść. Co tam u Teda? Dobra. Damy Timiemu jedzenie, niestety. Słyszycie? Spod podłogi dochodzą jakieś odgłosy. Nadszedł chyba czas badać ten tajemniczy zamknięty na cztery spusty włas, którego jeszcze nie tnęliśmy od momentu zejścia do schronu. Co może być we włazie? Myślę. Spod podłogi. Czy oni mają bunkier, który jest jeszcze większy niż się wydaje? Trudno. Ja zaryzykuję, jestem ciekaw. Ciekawość pierwszy stopień do piekła. Dla ateisty to nie jest problem chyba. Wszyscy żyją? Nic nikomu się stało? Chyba dostaliśmy dodatkową puszkę jedzenia, nie jestem pewien. Nic nie widzę, żeby się zmieniło, więc czary mary. Dostaliśmy maskę gazową nową, to fajnie, szkoda tylko, że Dolores wyruszyła bez maski gazowej. Ten nie pożyje długo bez picia, tym potrzebuje, na pewno musi pić. Dobra, damy im to picie. Trochę mi to śmierdzi, bo mamy coraz mniej tego picia. Dobra, Timmy, Ted, Dolores i Mary Jane. Zobaczymy, jak ta Mary Jane co chciała jeszcze. Mary Jane prosiłibyśmy coś do picia, okej. Timmy picie. To jest picie, dzień 25.
Dosyć nie wspominamy wszystkie na nasze chwile. O, ładna Dolores narysowana. Lecimy. Myślę, że uda nam się przetrwać. O, radio. Radio dało audycję jakąś. Co dało? Co powiedziało? To nie czas ani miejsce, aby żyć przeżyło się. Musimy skupić się na dzisiejszym dniu. Mary Jane nie sprawiła jakichś problemów. Tim wciąż choruje. Nie ma co rzekać, mogło być gorzej. Ted twierdzi, że mogłoby być już lepiej. Myślę, że gdybyśmy amputowali mu nogę, to naprawdę byłoby źle. Jeżeli nam przyniosą apteczkę, to może go uratujemy. Świetnik jest przeładowany puszkami po zupie wiadro. Wypełnione jest po brzegi. Wygląda, że w obu świetniku gadną się dziwne, błyszczące insekty. Zabijemy je oczywiście naszym tym chemicznym czymś, już zapomniałem nazwy, bo tak czasami człowiek ma dziury w mózgu. Było blisko, zbyt blisko, kilka tuzinów takich świetnych robali wystarczyło chyba, by wykurzyć nas z naszego własnego stronu. Karaluchy to prawdziwy koszmar, ale radioaktywne karaluchy to obrzydlistwo. Karaluchy to są chyba jedyne stworzenia, które byłyby w stanie przetrwać naszą wojnę atomową z Rosją. Mary Jane mówi, że ma się dobrze, Timmy wciąż choruje, te ceni sobie spokój. Jest fajnie. To okropna cisza robi się nudna, spróbujmy coś poradzić, na to myślę, że zbyt często używanie radia może sprawić, że będzie przypał i coś się z nim stanie, może się zepsuć. Widzę, że wszyscy coraz gorzej wyglądają, mamy środków czystości. Muzyka, mamy muzykę. Prawdopodobnie mamy muzykę, dobra, Timmy musi się napić, Mary Jane coś by zjadła i coś by się napiła. Ted jest głodny, to jest pierwsza informacja o tym, że są głodni, więc... Ted wypoczął, o! Jest obrazem nędzy, ale wypoczął, wiecie co, damy im picie? Następnym razem damy im jedzenie, okej? Okay? Kończyliśmy właśnie obiad, ile można tak nazwać, gdy już jesteśmy pukanie do drzwi. Pukając spadał się za handlarza poszukującego amunicji. Co robimy? Gdy wyjdziemy na powierzchnię, świat będzie zupełnie inny. Możemy zaryzykować i sprzedać mu amunicję za zapasy. Ale co jeżeli nas napadnie ktoś w przyszłości? I nie będzie amunicji. W dupie to mam. Nikomu nic nie dajemy. Może wróci Dolores i powie nam, że przetrwaliśmy. Dzień 29. Co dalej? Jestem ciekaw, jak było na trudnym poziomie. Jak długo byśmy musieli wytrzymać? Aha, i tak nam zabrał. Ten typ to był bardzo dziwny. Nie chcieliśmy wręczyć naszej misji. Przy pobiegnieniu wrócimy na stronę bombę dymną. Nie zdążyliśmy cokolwiek dojrzeć. Przez skumery dymu. Wkurzyłem się troszkę. To jest głodny. Mary Jane odrobinę jedzenia potrzebuje, okej, okay, czyli Timmy bez jedzenia, tylko Ted i Mary Jane mają jedzenie teraz. Muzyka w radiu urwała się bez żadnego ostrzeżenia, mam nadzieję, że radio się nie zepsuło mimo wszystko. Wróciła Dolores i zamieniła się w jakąś purchawę w tym momencie. Myśmy się razem znaleźć wyznaczone miejsce bez pomocy mapy, mieliśmy nadzieję, że następnym razem się poszczęści. Bardzo ucieszyliśmy się, gdy Dolores bezpiecznie wróciła z pustkowia, wydaliśmy, że nadzieję jest najspisna, szkoda, że nie wypaliła. Te pilko! Nie, Timmy coś je, Ted jest głodny, Ted jadłeś przed chwilą, ty debilu, więc nawet mnie nie denerwuj. Teraz potrzebujemy dwóch apteczek. Mary Jane, lecisz na kolejną ekspedycję. Wybieramy cię. Co mamy jeszcze dać komuś? Ted jest głodny, Dolores jest bardzo głodna i zmęczona, Timmy powinien coś zjeść. Mary Jane zupełnie na odrobinę jedzenia. Okej, okay, dobra, Mary Jane, odrobina jedzenia. Ty powinien coś zjeść, tak, Timmy? Timmy powinien coś zjeść i chyba tyle, tak? Upewniam się, wiecie co, bo nie chcę marnować zapasów. Ted jest gotów wystawić na pustkowiu, zajebiście. Nie, stop. Lecimy, Ted na pustkowie jest zdrowy. Niech jutro idzie, tylko musimy mu dać jedzenie. Żeby wrócił później. O, mam nadzieję, że nie zarazili Teda. Byłoby źle, gdyby to zrobili. Dobra. Lecimy, kto chce coś jeść? Gdzie jest woda, kiedy Ted potrzebuje wody? Dolores, o widzicie, Ted już nie jest głodny. Ted, woda, Dolores, jedzenie. Najwyższy czas, by Timmy się napił. Napić się Timmy. Mary Jane, dobra, wszystkim picie. Przynajmniej, nie, picie to będzie tak. Dolores chciała chyba zjeść. Picie, mamy mało picia, strasznie. Lecimy. Ted, wróć proszę się przed czasem. Wiążę z sobą naprawdę ogromne nadzieje, Ted. Nie wiem, ile wytrzymają bez picia w takim stanie wegetatywnym, czyli takim, którym już będą umierać. Czasu też robimy z brak nowin, Dolores nie nadał już spory kawał czasu, wyruszył na powierzchnię Ted. Co z Mary Jane? Dziś ma się dobrze, czyli damy jej trochę jedzenia, naszej Dolores. Dobra, i tak z insektami już nic nie damy rady, to jest białko, więc moglibyście je zjeść, nie wiadomo czy są radioaktywne czy nie, więc to taki problem mały. Nie wiem ile jeszcze będziemy w stanie wytrzymać. Timmy bije się ok, Dolores po prostu chciałaby trochę wody, nie dostaniesz wody, nie mam na to opcji, mam za mało wody. Jak każdy dzień mamy kłótnię. Kurde, teraz ta kłótnia jest w złym momencie. 30 któryś dzień, mamy miesiąc wytrzymany już tutaj. Nie wiem ile jeszcze zdążymy
kurczę, trzymać. Przestaliśmy kłócić jak długo, merdzenie również. Dać ci trochę wody. Doraz bez wody dłużej nie wytrzyma. Przykro mi, zostały nam tylko dwie butelki wody. Może dowiemy się czegoś z radia. Byłoby fajnie. Prawda? Byłoby? Okej, okay. Timmy nie żyje. Smutek. Timmy bardzo chory, nie mieliśmy pomóc. Wczoraj w nocy wymknął się i nie wrócił. O! To dobrze w sumie. Dobra. Nie damy jej picia. Życie. Zastanawiamy się ostatnio, gdzie podziewa się teraz wuj Brian. Dupie mam, gdzie jest wuj Brian. Timmy uciekł. Może trafi na jakiś obóz wojskowy i byłoby fajnie. Pozostaje nam zatem żyć bez fotografii, bez wieści, szczególnych myśli. Och, okrutny świecie. My reżimy sobie na jedzenia, serio? Żyjemy na nie, może. Siekiery. Mam nadzieję, że Dolores nam nie ucieknie. Jest, wrócił Ted! Wrócił Ted! What? Co? Pacjentkę masz? Ona się zamienia w zombiaka? Dobra. Jest, mamy dwie wody. Maskę gazową nową. Poradnik skauta. Mapę! Mamy mapę! Jest! Ah! Rozdajmy im trochę więcej jedzenia. Nikt nie może wyjść na ekspedycję, niestety. Mam nadzieję, że dzieci wrócą. Mam nadzieję, że dzień 40. Mam nadzieję, ciekawe ile Karolek wytrzyma, bo też będzie w to grał wkrótce. Wyprawa na polowanie jest naszym zdaniem zbyt ryzykowna. No okej, okay. Ted jest głodny, ból trzymał w brzuchu, do rezach się zupełnie nieobliczalnie, do tego stopnia, że czasami trochę... Damy mu jedzenie, on nie ma innego wyboru. Nikt nie pójdzie na wyprawę. Zobaczymy, może ktoś... Ktoś wyskoczy, mam taką nadzieję. Taki dzień już późny. 40 dnien! Dzień, jak ja to powiedziałem, głupio, przepraszam. Może ktoś wyskoczy. Ted jest głodny. Buczym brzuchu. Dajmy mu jedzenie, nie mamy wyboru, musimy teraz postarać się ich jakoś... Jakoś... W jakiś sposób... Zmotywować. Słyszę komunikat radia. Dorys na czasem pisze, jest głodny, powinien się czegoś napić. Przydziały dość średnie. Dolores nie chce jeść, nie? Musimy ich podnieść na duchu. Mimo wszystko musimy zrobić. Będę klikał dalej. Zepsuł nam się radio? Nic nie możemy z tym zrobić. Zostawcie radio. Nie spróbujcie go tykać nawet. Okej, okay, pacynka powróciła. Ja doszalałem. Nikt istnieje? Ted, masz warcaby, pograj se warcaby. Proszę. Zrób to dla mnie. Dzień 43. Czy tu jest jeszcze... Jeszcze jest szansa, że przeżyjemy. Spróbujemy mimo wszystko dalej. Może się uda. Dzień 44. Przykro mi, kochani. Dolores padła. Mamy rację tylko dla jednej osoby, więc przetrwamy minimum jeszcze 4 dni. Musimy mieć minimum jedną osobę, żeby była w bunkrze, aby jej go pilnować. Także ta wyprawa może być ostateczną wyprawą. Niestety Ted oszalał i mamy problem. Dzień 45. Bez żadnych informacji, Ted nie zasoby na jakiekolwiek ekspedycję, więc idziemy mimo wszystko dalej. Wytrwaliśmy naprawdę długo, wojsko powinno nas znaleźć dawno. Przynajmniej się zainteresować nami. Ted próbuje ukryć, ale widać, że ma ze sobą większe problemy. Często przełapujemy go pogrążonego ze swoją pacynką. Lepiej, żeby rozmawiał z pacynką niż z nikim innym. Hydroprocesor? Jasne, ja chcę hydroprocesor. Wymieniamy go za wodę, walić wodę, nie potrzebujemy już wody. I tak zaraz wszyscy umrzemy. Nasz gość nie jest zbyt zadowolony z naszej niewiedzy i braku hydroprocesorów. Przyjął wodę, którą mu zaproponowaliśmy. Poczuł, że hydroprocesor jest sprawą najwyższej waki. Nie zrozumieliśmy wszystkiego, odszedł potem w stronę pustkowia. Dobra, daliśmy sobie spokój z wodą, ale hydroprocesora nikt nie miał.
Jest! Zbierzmy skrzynki! Ten film będzie max długi. Nie wiem, ile już będzie trwało, ale może jakieś cięcia bym porobił, żeby to jakoś szybciej poszło, ale zobaczcie, ile to trwa. +2, +2. Czemu nie mamy apteczki? Dajmy mu jedzenie, może mu się poprawi. Ted, błagam cię, chłopie, uratuj się. Nie mamy apteczki, Ted umrze nam chyba. Na łatwym. Myślę, że trudny był już by łatwiejszy niż ten, co teraz gramy. Dzień 49, dzień niego zobowiązany, próbowaliśmy zrzymać się przez godzinę czy dwie, nic z tego, jesteśmy szczerze bardziej zmęczeni niż przedtem. Nie mamy możliwości, mamy mapę straconą. To już jest koniec. Tak, niektórzy z nas mają większe chęci, szczególnie ten karaluch obok nas, który już zamienia się w kościotrupa. Może byś zjadł trochę Dolores, co? Ted, tylko kaszle i kaszle, no właśnie. Przychodzi żona do domu i mówi: Ted, tylko kaszlesz i kaszlesz, nic nie robisz w tym bunkrze. Ej, może się uda, idziemy ścinać drzewa, the forest, jest! Mam nadzieję, Ted, wytrzymaj, wytrzymaj! Nie zwada, Ted nie potrzebuje, dawaj, Ted, lecisz! Wierzę w ciebie, Ted. Nikogo nie wysłamy na ekspedycję, ale poszedłeś się na drzewa, Ted. Wierzę w ciebie. Koniec. Cholera jasna. Nie udało nam się, ale wytrzymaliśmy bardzo długo. Błędem było... Przerwaliśmy się na 2 dni. Apteczka uratowałaby grę. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Nie przetrwaliśmy, ale wytrwaliśmy naprawdę długo i myślę, że nauczę się na moich błędach i w następnym odcinku uciekniemy po 15 dniach. Okej? Po zobaczenia kolejnym razem. Gra was oczywiście DZ Soski. Żegnam was.